Siema, jestem Marek. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z kamerzystą. Także odkładaj kamerę, tutaj jest dla ciebie siedzenie. Jaki wywiad? No przeprowadzam wywiad z tą, bo dużo widzów chciało. Ale... to siadaj. No nie, patrz, tam stoi od drugi operator. To co, wziąłeś drugiego kamerzystę? Ale ja, no siadaj, ja nie pokażę twarzy wywiad, Marek. Tam... no to załóż sobie torbę. Tam jest torba Gucci. Spodoba ci się. Występowałeś już w jednym filmie w tej torbie, także nie widzę żadnego problemu. Dawaj, robimy wywiad. Ale ja, jaki... no siadaj, no, nie denerwuj mnie. Dobra. Nawet. Dobra, kamerzysta, chodź tu szybciej, ile mam na ciebie czekać? Poczekaj, bo ja mam ograniczoną widoczność tutaj. No przecież ta torba jest pusta od spodu. Do jakiej ty masz problem? Nie widzę przed sobą. No to... co mnie to obchodzi? Siadaj, zaczynamy. Ile już czasu przez ciebie straciliśmy? A dlaczego ja na takim czymś siedzę? No, a co ty myślisz, że ja dam ci takie samo, żebyś poczuł się taki sam jak ja? Ty masz być gorszy ode mnie, no nie rozumiem, o co ci chodzi. Ty pełnisz rolę kamerzysty, służącego i szofera na co dzień. No dobra, bo wiesz, no to słuchaj, przygotowałem dla ciebie kilka pytań, które przede wszystkim zadają ci widzowie w komentarzach. Czy możemy zaczynać? No ja nie widzę przeszkód, możemy zaczynać. A ty, kamerzystka, ty strasznie tą kamerą trzęsiesz. Bo płacisz mi tylko 500 zł. No to jak coś ci się nie podoba, to idź na Biedronkę do kasy, a ten aparat odłóż na statyw, no. I żebyś wiedział, debilu. Szykuj się na pozew za obraz lorda. Popraw to, kamerzysta, bo ona to krzywo ustawiła jeszcze. Co tu się dzieje? Kto to był? No druga kamerzystka. Znaczy już nie kamerzystka, bo poszła do Biedronki chyba na kasę. Ale skąd ją wyczasnąłeś? No nie wiem. Ktoś mi ją polecił. Dobra, już ustawiłem. To chodź. Co to za pytania, Marek, są? No widzowie takie zadawali w komentarzach, to wyłapałem to najlepsze i postanowiłem, że zadam ci w tym wywiadzie. Już rozumiesz? Czasami czytasz może te komentarze? No czytam, ale to jakieś chamskie będą, czy nie? Nie, no spokojnie, zresztą przekonasz się. Nie potrafię ci tego teraz ocenić. To co, zaczynamy? No dobra, no okej. Słuchaj, najczęściej pojawia się takie pytanie o to, czy godziwie ci płacę. Jak to wygląda? A co, mam tak szczerze odpowiadać, czy... No jak najbardziej, odpowiadaj szczerze. A nie obrazisz się jak... Nie, no najwyżej nie wrzucę tego do filmu. No dobra, no to płacisz, no to słabo płacisz, Marek, no bo 500 zł za dzień nagrań. No dobra, a ile godzin pracujesz dziennie? Znaczy przy nagraniach? Nie wiem, 6 godzin. 6 godzin i 500 zł, w sumie nie przemyślałem tego. No i w sumie pracuję tylko 3 dni w tygodniu, nie? Bo nagrywamy tylko 3 dni w tygodniu. No ale no też nie mogę narzekać, bo dajesz mi rzeczy, nie? A, no to tak, to co? To podoba ci się to, czy... No jeżeli chodzi o wypłatę, no to tak powiedziałbym, że średnio, no ale i tak lepiej niż na polskie warunki. A jeżeli chodzi o te rzeczy, no to jest fajny profit z twojej strony. No to nawet jest okej. Okay. Ale no chciałbym więcej zarabiać, nie? Jeżeli... No, jeżeli chciałbyś jednak? Chciałbym więcej zarabiać, no bo na samą wodę, Marek, wydajesz 600 zł dziennie, no a ja dostaję 500. 800 wydaję, ale mniejsza. Czyli zostaję przy tych stawkach, czy na pewno chcesz się zwiększyć? No chciałbym zwiększyć. No to słuchaj, co możesz zaproponować od siebie, bo ja za darmo tak po prostu nie zamierzam ci dawać żadnej premii. Marek, no ja nic nie mogę dać, no. Dobra, to mam dla ciebie propozycję. W tym momencie przekonasz widzów do subskrybowania mojego kanału. Co ty na to? Jeżeli uda ci się ich przekonać i wejdzie odpowiednio dużo subskrypcji, załóżmy, że za każde 1000 subskrypcji dostaniesz ode mnie, no nie wiem, 50 zł premii? 100 i namawiam. 100, ale przez rok i później zmniejszamy do 50, okej? Okay? Dobra, w porządku. No to do dzieła. No dobra, słyszeliście Marka, za każde 1000 subskrypcji, które wbijecie, ja dostaję 100 zł podwyżki. Fajnie by było, jakbyście w tym momencie zasubskrybowali kanał i zostawili subskrypcję, o tam na dole. Ten sam czerwony przycisk musicie odwzorować tam na dole. No za każde 1000 subskrypcji ja dostaję 100 zł podwyżki, mi na tym mega zależy. Marek jest bezwzględny, inaczej nie da mi tej podwyżki, więc fajnie jakbyście zostawili tą subskrypcję. Zlitujcie się nad człowiekiem. To tyle? Jak nie będą chcieli, to i tak nie zostawią, Marek. No dobra, więc jeżeli chcecie, aby kamerzysta dostał podwyżkę, to zasubskrybujcie ten kanał. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Przed chwilą kłóciłeś się o to, że musisz nosić tę torbę. Zatem w nawiązaniu do tego jest takie pytanie. Czy pokażesz kiedyś swoją twarz? Zależy, ile zapłacisz. No ile byś chciał? No, dużo. To znaczy? No zobaczymy później. Okej, okay, no to możemy się kiedyś dogadać. Może też w grę wejdą subskrypcje. Co ty na to? I oczywiście pieniądze dla ciebie. Za subskrypcję czy za co? Dla mnie subskrypcje, dla ciebie pieniądze. No to okej. W przyszłości pójdziemy na taki układ. Teraz znajdujesz się tutaj, ale zawsze jesteś za kamerą. Więc powiedz, jak to jest być po tej stronie kamery? Jak się teraz czujesz? No nie wiem, normalnie. Nie, bo w sumie nie widzę kamery. Nie czujesz się teraz zestresowany, że obejrzy ciebie ponad 1000000 osób? No nie, no bo tak naprawdę nie będą widzieć mnie, tylko będą widzieć torbę Gucci, którą mam na głowie. Okej, okay, czyli jesteś w 100% teraz wyluzowany, tak? No jak najbardziej. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Jaki jest twój majątek? To znaczy? No możesz podać w złotówkach na przykład, no bądź w nieruchomościach. Nie wiem. W sumie to nie mam żadnego majątku. A to co kamery, którą mam. Ale kamera jest moja. No ale ja mam też swoją. No dobra.
Nigdy jej nie widziałem, uwierzę ci na słowo. Czyli tak naprawdę nic nie masz i wszystkie pieniądze, które ci płacę, wydajesz od razu, tak? No nie, no coś tam odłożyłem. Okej, to już nie pytam o szczegóły. Kolejne pytanie jest podobne do pytania, które już było. Jakbyś mógł, to chciałbyś być na moim miejscu i występować na filmach? Marek, ja nie mógłbym być na twoim miejscu, bo no to ty jesteś lordem Krzyżwilem, a nie ja. No to jak w sensie to chodzi o to, abyś miał zupełnie inny kanał, na który przedstawiałbyś po prostu swój tryb życia. Chciałbyś być na moim miejscu, być nagrywanym przez właśnie takiego kamerzystę, jakim ty jesteś? No niezbyt, bo ja nie lubię popularności zbytnio. Okej, no to odpowiedziałeś na to pytanie. Kolejne pytanie, jakie mam zapisane, czy chciałbyś mieć kanał na YouTubie, ale przed chwilą o tym rozmawialiśmy, więc przejdziemy do następnego. Nie no, kanał na YouTubie mógłbym mieć, bo w sumie nie musiałbym pokazywać twarzy, nie? Planujesz takie coś w przyszłości? No nie wiem, no jak mnie wypromujesz, to może. Być może tak będzie. Czy podoba ci się praca kamerzysty? No czasami jak się denerwujesz i je wyzywasz, no to czasami nie. No ale czasami fajnie jest. Jak wchodzimy na przykład do małego ekskluzywnego sklepu i pokazujesz rzeczy, których ja wcześniej nie widziałem, albo... W sensie mało ekskluzywnego, czy ekskluzywnego? Nie, no mało ekskluzywnego, znaczy ekskluzywne też, no bo w sumie też takich sklepów nie widziałem, ale w mało ekskluzywnych też dostrzegam takie rzeczy, których wcześniej nie widziałem, a jak jestem z tobą, no to zaczynam dostrzegać, nie? Tak jak w przypadku poprzedniego filmu na przykład. No tak, tak jak w przypadku... No to właśnie o tym filmie mówiłem. Okej, czyli ogólnie lubisz tą pracę. No jak mnie nie wyzywasz, to tak. Dobra, kamerzysto, następne pytanie troszeczkę nawiązuje do poprzedniego, a mianowicie brzmi ono tak. Czy czegoś ci brakuje w pracy? Czy chciałbyś coś zmienić? No w sumie, bo cały czas mnie wyzywasz, że ja trzęsę kamerą, nie? No tak, dosyć często się to zdarza. Ale ja nie jestem w stanie się nie trząść, no bo zawsze jakieś drgania się pojawią. No to ty pijany jesteś, jak to nagrywasz? No nie, nie da się po prostu stabilizować obrazu w samych rękach. Ja potrzebowałbym do tego co najmniej gimbala, żeby ten obraz nie... A dobra, gimbala potrzebujesz? To słuchaj, daj mi chwilę. To masz gimbala. Co? No gimbal. Jak gimbal? Ty miałeś cały czas gimbala i mi go nie dałeś? No zapomniałem o tym. I cały czas mnie wyzywałeś, że ja trzęsę kamerą? No trudno, no. Zadowolony? No tak, ale no jakbyś mi powiedział wcześniej, no to mnie trząs kamerą. Kolejne pytanie jest takie. Czy oprócz pracy u mnie zajmujesz się czymś jeszcze? Masz jakąś inną pracę? Czy może czas wolny poświęcasz na rozwijanie swoich zainteresowań? No nie mam żadnej innej pracy. No tak naprawdę jestem twoim szoferem, służącym i jeszcze kamerzystą. No ja nawet nie mam czasu dla siebie. Wcześniej mówiłeś, że pracujesz 3 dni w tygodniu. No 3 dni w tygodniu to ja nagrywam, Marek. W inne dni po prostu jestem twoim służącym. Praca służącego, szofera i kamerzysty możesz połączyć w jedno, czy jakoś to rozdzielasz? No raczej to łączy w jedno, chociaż płacisz mi tylko za 3 dni. No to rzeczywiście, tym bardziej muszę ci zwiększyć te stawki. No wypadałoby, Marek. A masz może jakieś zainteresowania? Zainteresowania? No nagrywanie. Mm-hmm. Lubię nagrywać, no. Jestem kamerzystą w końcu, nie? Dobra, to w takim razie przejdźmy do następnego pytania. Czy praca kamerzysty jest ciężka? Czy jest ciężka? Odpowiedz po prostu tak albo nie. Nie musisz rozwijać odpowiedzi. No ale tak i nie, no bo z jednej... Okej, dobra, kończymy. Następne pytanie jest o widzach, więc co sądzisz o moich widzach, którzy są również po części twoimi widzami? Bo przecież niekiedy udzielasz się w tych filmach. No ale wiesz, tak trudno mówić o wszystkich jednocześnie, bo Marek, docierasz do różnej grupy docelowej. Oglądają cię i 12-latkowie, i 30-latkowie. No okej, okay. I co z tego? Nie możesz powiedzieć ogólnie o widzach? No nie mogę tego sprecyzować w jedno, no bo są osoby ogarnięte i są osoby nieogarnięte. Rozumiem. Więc jeżeli sprecyzowałbym w jedno, to obraziłbym tych ogarniętych, a tych nieogarniętych wrzuciłbym na wyższy szczebel. No dobra, to co sądzisz o tych i co sądzisz o tych? No to o tych nieogarniętych sądzę, że są nienormalni, bo piszą jakieś głupoty, które obrażają mnie, ciebie i próbują wywrzeć jakąś presję. A o tych normalnych, no to co mogę sądzić? No są w porządku, tak? No dobra, taka odpowiedź w zupełności wystarczy. Kolejne pytanie jest również podobne do poprzedniego, ponieważ w sekcji komentarzy bardzo często pojawiają się komentarze o tobie. Czy w ogóle je czytasz? Jeśli tak, to co o nich sądzisz i czy jakieś najbardziej zapadły ci w pamięci? Zapadło mi jedno pytanie w pamięci i się pytali, czy jestem twoim służącym, no ale no to już odpowiedziałem na to, że tak. Okej, okay, czyli jedno pytanie, bo chyba większość powtórzyła się w poprzedniej. Wybierałem te najbardziej popularne. Większość się powtarzała, jakieś tam były jeszcze inne, ale już nie pamiętam, wiesz? Okej, okay, czyli jeżeli teraz w tym wywiadzie rozmawiamy o tych pytaniach, to myślisz, że widzowie będą usatysfakcjonowani, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane? No myślę, że nie wszystkie. Mogą zadawać kolejne pytania, no bo w sumie mi się spodobało, tak powiem szczerze, odpowiadają na te pytania, więc mogą zadawać kolejne pytania do mnie. Jeżeli chcesz oczywiście drugi odcinek nagrać. Nie no, w porządku, możemy zrobić drugą część. Może ustalimy
jeszcze jakiś próg lajków. 100 tysięcy to chyba spokojnie zostawię, nie? Tak, więc jeżeli zostawicie pod tym filmem 100 tysięcy łapek w górę, to przygotujemy jeszcze jeden wywiad z kamerzystą. Co sądzisz o przyroście subskrypcji na moim kanale, który wynosi aktualnie 350 tysięcy oraz o zasięgach filmów? No to co, no każdy film mam ponad 1 milion wyświetleń, tak? No tak, dokładnie. To nawet... co mogę sądzić? No oglądacie co 40 Polak tak naprawdę. No nawet więcej. Statystycznie więcej, bo nie każdy ogląda każdy film, więc statystycznie znacie praktycznie co 10 Polak, może nawet więcej. A czy czujesz się z tego dumny, że twoje poczynania, czyli twoje ruchy kamerą oglądasz tyle osób? No w jakimś stopniu na pewno czuję się dumny, że tyle osób to ogląda. To jest jedna z kwestii, która podoba mi się akurat, właśnie byciu kamerzystą. Przynajmniej czujesz się doceniony. No w jakimś stopniu. Mam nadzieję, że taka praca podoba ci się bardziej niż nagrywanie na jakimś ślubie, nie? No to na pewno, nie chciałbym nagrywać na ślubach. A robiłeś podobno to kiedyś, to prawda? No jak mnie zmusiła do tego sytuacja finansowa, to tak. No widzisz. Czym w jakimś stopniu cię uratowałem, bo zapewne mniej ci płacili. Nie no, płacili więcej, ale nie podobało mi się to. Dobrze, rozumiem. Jakie filmy najprzyjemniej ci się nagrywa? Jakie filmy? Takie na statywie. Więc tak, kolejne pytanie. Co czujesz, kiedy chodzisz ze mną w różne ekskluzywne miejsca? Bo przecież wcześniej nie miałeś chyba styczności z luksusem. No nie miałem, Marek. No wiesz, a ten Marek też nie pasuje do końca. Nie pasuje do tych wszystkich ludzi, którzy się obracają w tym środowisku. I tak trochę się czuję odrzucony na bok, no ale no, jestem w jakimś tam stopniu z tobą, więc... Nie próbujesz się utożsamić z tymi ludźmi? No nie wiem, jak się nawet utożsamiać z tymi ludźmi. Nie ten poziom, wiesz Marek, ja jestem troszeczkę niżej. Czyli myślisz, że podwyżka dla ciebie mogłaby to odmienić? I tak by tego nie odmieniła aż w tak dużym stopniu, ale na pewno troszeczkę podniosłaby mój standard życia. Czyli chciałbyś żyć w luksusie tak jak ja? Nie do końca w aż takim luksusie, ale fajnie jakby ten standard troszeczkę się podniósł. Okej, masz coś jeszcze do powiedzenia w tej kwestii? No nie, nie. To możemy przejść do następnego pytania. No możemy. Czy zamierzasz kiedykolwiek zrezygnować z tej pracy, czyli z pracy kamerzysty przede wszystkim? No jak na razie nie mam takiej perspektywy, żeby rezygnować. Może dlatego, że mam skonstruowaną tak umowę? No może dlatego. Wiedziałaś jak się zabezpieczyć. Dlatego wynajęłeś prawników pewnie. No tak, więc w ogóle nawet nie masz opcji, żeby zrezygnować. Jakbyś mógł, to oczywiście chciał. Jakbym mógł? A mogę nie odpowiadać? Lepiej by było, jakbyś odpowiedział. No w pewnych momentach chciałbym zrezygnować, ale w pewnych momentach... Dobra, rozumiem cię. Rozumiem cię doskonale. Pomijmy już to pytanie. Przejdźmy do następnego. Niekiedy udzielasz się w filmach, ale o tym już mówiłem wcześniej. I masz również swoich fanów. Co sądzisz o swoich fanach? O moich fanach? Tak, również masz swoich fanów. Ja mam fanów? Tak, masz. Naprawdę? No poczytaj sobie komentarze. Niektórzy ludzie naprawdę cię uwielbiają. A to ja nawet nie wiedziałem, wiesz Marek? No to słuchaj, będziesz musiał w wolnym czasie, którego oczywiście nie masz, zajrzeć do komentarzy i poczytać o sobie. No dobra, to może jak będziesz spać, to poczytam. Okej, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zatem kamerzysto, dziękuję ci bardzo za wywiad. Widzowie, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli chcecie, aby kamerzysta dostał podwyżkę. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.